Agnieszka Borowska, witam Państwa. Dlaczego 80. miesięcznica przyciągnęła przeciwników krzyża? Na Powązkach Wojskowych pochowano obrońców polskiego Skarbu Państwa z czasów wojny, a w Bułgarii doszło do eksplozji pociągu. Zaczynamy główne wydanie informacji Telewizji Republika. Poznawałem ten narodowo-katolicki fanatyzm, który no, obserwujemy wśród rodaków za tą taką jedną z najgłębszych i istotniejszych przyczyn tego kryzysu, z którym mamy do czynienia. Martwi mnie jedno, że coraz więcej opozycja zaczyna manipulować przy umysłach ludzkich i emocjach ludzkich, stawiając ich naprzeciwko siebie. Obywatele RP próbują przeszkodzić w 80. miesięcznicy ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Bóg was doświadczył i znalazł godnymi siebie. Wypróbował was jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę. Smak wolności czuli wraz z powtarzanym w ich domach mazurkiem Dąbrowskiego. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Wrócili z przymusowej emigracji. Państwowy pogrzeb obrońców polskiego Skarbu Państwa po 70 latach. Tragiczny wybuch cystern z gazem w pociągu towarowym w Chitrino w Bułgarii. Prowokacja polityczna, a może lansowanie wrogości wobec katolików. Ruch Obywatele RP próbował zakłócić poranne obchody 80. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. Oficjalnie lider ruchu wypowiadał się przeciwko, jak to określił, narodowo-katolickiemu fanatyzmowi. Dzisiaj, gdy okazało się, że nie udało mu się zakłócić przebiegu uroczystości, tłumaczył, że manifestanci zostali zepchnięci przez policję, a jak powiedział, smoleńscy żałobnicy podsuwali mu krzyż pod nos, co odebrał jako życzenie mu śmierci. Oficjalnie powodem manifestacji był protest przeciwko ustawie o zgromadzeniach. Faktycznie jednak to kolejny ruch antypis, mówią prawicowi politycy. Magdalena Bałkowiec. Od 6 lat Jarosław Kaczyński wraz z oddanymi współpracownikami 10 każdego miesiąca czci pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Ale dzisiejsza poranna msza rozpoczęła się od słownych przepychanek. Łapy przy sobie. Łapy przy sobie. Teren przed Pałacem Prezydenckim zajęli członkowie organizacji Obywatele RP, której lider zapowiadał od kilku dni, że zakłóci uroczystość. Uznawałem ten narodowo-katolicki fanatyzm, który no, obserwujemy wśród rodaków za tą taką jedną z najgłębszych i istotniejszych przyczyn tego kryzysu, z którym mamy do czynienia. Okazało się jednak, że liczba biorących udział w miesięcznicy była tak duża, że Obywatele RP nie mieli żadnych szans zakłócić modlitwy. Obywatele RP tak tłumaczyli swoją obecność podczas obchodów dzisiaj. Nie zamierzaliśmy, nie robiliśmy tego i z całą pewnością nie będziemy robić niczego podobnego jak zabieranie komukolwiek jakiegokolwiek krzyża. Prawda jest, proszę panią, taka, że mi krzyż przed nos wystawiają tutaj ci smoleńscy żałownicy, pokazując mi w ten sposób, a nie w żaden inny, jak bardzo mnie nienawidzą i jak mi życzą śmierci. Zdaniem osób, które co miesiąc przychodzą, by pomodlić się za ofiary katastrofy, Obywatele RP mają wiele innych miejsc, by manifestować swoje poglądy. Wujkowie i ciocie KOD-u, bo to nas jest pełno, tych organizacji się narobiło. Po kilkunastu członków może mają organizację i powiem w razie czego to tyle organizacji występuje przeciwko temu, że taka siła jak gdyby. A to taka jest nalot z propagandy postkomunistycznej na prostu. Propaganda. Na 10 grudnia zaplanowano aż 12 manifestacji przed Pałacem Prezydenckim. Policja zapewnia jednak, że będzie bezpiecznie. Kilkuset funkcjonariuszy, którzy cały czas dbają o bezpieczeństwo uczestników manifestacji, ale także zwykłych mieszkańców Warszawy, którzy z tego traktu królewskiego także korzystają, nawet pomimo tego, że pogoda niekoniecznie sprzyja spacerom. Zdaniem części polityków każdy ma prawo do zgromadzeń. Jednak ważne, by manifestować w imię jakichś idei, a nie przeciwko osobom, które się modlą. Dobrze, że w ogóle ludzie mogą wychodzić i wygłaszać, demonstrować. Natomiast martwi mnie jedno, że coraz więcej opozycja zaczyna
manipulować przy umysłach ludzkich i emocjach ludzkich, stawiając ich naprzeciwko siebie. Jestem głębokim przeciwnikiem organizowania kontrmanifestacji. Ogólnie. Nie będę tutaj sprowadzał tego do tej sytuacji. Jestem zwolennikiem, że w demokratycznym państwie prawa każdy powinien mieć możliwość zgromadzenia się i wypowiadania swoich poglądów. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik jest oburzony postawą obywateli RP. Ktoś mówi, że zajmie krzyż i będzie protestował, demonstrował w tym samym miejscu, w tym samym czasie, przeciwko tak naprawdę ludziom, którzy przyszli upamiętniać tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, no to każdy sobie odpowie, każdy człowiek jest w stanie sobie odpowiedzieć, co to są za ludzie. Obywatele RP zgodnie z zapowiedziami mają zostać przed Pałacem Prezydenckim do godzin wieczornych. Wtedy ponownie pojawią się politycy PiS i osoby, które będą modlić się za pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Wieczorem tradycyjnie przed Pałacem głos zabierze Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Po niemal 70 latach wróciły do ojczyzny ciała polskich oficerów zmuszonych do emigracji powojennej. Obaj zasłynęli ewakuacją polskiego złota do Francji w 1939 roku. Ich szczątki z Nowego Jorku do Polski zostały sprowadzone pod koniec listopada tego roku. Ponowny pogrzeb pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Floyer-Reichmana odbył się dzisiaj na Powązkach Wojskowych. O złotej misji i samotności patriotów na obczyźnie Paweł Zdziarski. Trumny ze szczątkami pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Floyer-Reichmana zostały wystawione dziś rano w katedrze polowej Wojska Polskiego. Godzinę później rozpoczęła się msza żałobna pod przewodnictwem biskupa polowego Józefa Gustka. W homilii podkreślał, że obaj bohaterowie stawiali dobro ojczyzny ponad własne życie. Bóg was doświadczył i znalazł godnymi siebie. Wypróbował was jak złoto w tyglu i przyjął jak całopalną ofiarę. Ufamy, że przyjął was na wieczną wartę w niebie i dołączył do grona rycerzy wolności. Uroczystości pogrzebowe odbywały się z zachowaniem wojskowego ceremoniału. W czasie ceremonii zostały wykorzystane repliki odznaczeń nadanych obu oficerom, Virtuti Militari i Polonia Restituta. Przekazał je prezydent Andrzej Duda, który skierował do uczestników pogrzebu list, przeczytany w jego imieniu przez podsekretarza stanu w kancelarii prezydenta Wojciecha Kolarskiego. Ramię w ramię stawali do boju na polach bitewnych, walcząc o niepodległość kraju i razem obronili go przed nawałą bolszewicką. Niech więc odtąd także razem śpią w braterskich mogiłach. Niech się im tu, na warszawskich Powązkach Wojskowych, przyśni Polska. Po mszy szczątki pułkownika Matuszewskiego i majora Floyer-Reichmana zostały przewiezione na cmentarz wojskowy na Powązkach. Tam obaj oficerowie zostali pochowani wśród swoich towarzyszy broni w kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego 1920 roku. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz i dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego Sławomir Cęckiewicz, którzy przyczynili się do sprowadzenia szczątków do Polski, w pożegnalnych przemówieniach przypominali testament pochowanych dziś bohaterów. Pułkownik Matuszewski major Reichman i ich towarzysze pokazali w latach po II wojnie światowej, jak trzeba walczyć z komunizmem, jak trzeba walczyć z tymi, którzy Polskę chcą zniszczyć, jak nigdy nie można się poddać, jak trzeba być mądrym, wytrwałym i dzielnym. Dziś realizujemy ten testament. Sztandary Rzeczpospolitej chylą się nad mogiłą naszych żołnierzy. Dziś możemy powiedzieć za poetą Antonim Wójcickim, za jego pięknym wierszem napisanym po śmierci Reichmana, który cytował już jego ekscelencja. A pamięć o nich przejdzie w pokolenia. Zasług ich Polska wolna nie zapomni. Na wiele lat z historii zniknęły wybitne dokonania obu oficerów. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę służyli ojczyźnie jako ministrowie i posłowie. Ich losy połączyła brawurowa akcja ewakuacji 75 ton złota Banku Polskiego do Francji we wrześniu 1939 roku. Po przybyciu do Stanów Zjednoczonych byli nieustannie inwigilowani przez wywiad ZSRR, ale też śledzani przez amerykańskie służby, dla których ich działalność była niepożądana ze względu na antysowiecki charakter. Ich zaangażowanie na emigracji doprowadziło do powstania Kongresu Polonii Amerykańskiej. Należeli do tego pokolenia, które urodziło się w niewoli. Urodzeni w niewoli
okuci w powiciu, jak pisał wieszcz Mickiewicz. Nie wiedzieli, jak wygląda niepodległość. Nie wiedzieli, jak pachnie wolna Polska. Ale smak wolności czuli wraz z powtarzanym w ich domach mazurkiem Dąbrowskiego. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Zdaniem Adama Buławy, dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, dzisiejszy pogrzeb to nawiązanie do chlubnych tradycji II Rzeczpospolitej. Pogrzeb ma symboliczny wymiar jeszcze w takim oto aspekcie, że nawiązuje do tradycji II Rzeczypospolitej, gdzie właśnie ceremonie pogrzebowe miały charakter podniosły, uroczysty, konsolidowały całe społeczeństwo, przypominały dokonania właśnie bohaterów. Ignacy Matuszewski zmarł w 1946 roku, a Henryk Floyer Reichmann 5 lat później. Zgodnie ze swoją wolą spoczęli w jednym grobie na cmentarzu Kalwary w Nowym Jorku. Ich szczątki sprowadzono na ojczystą ziemię po 70 latach. Paweł Zdziarski, Telewizja Republika. Gigantyczna eksplozja cystern z gazem w pociągu towarowym w Bułgarii. W katastrofie zginęło 7 osób, a ponad 20 zostało rannych. Pociąg wykoleił się, a pożar objął pobliskie budynki. Wiele z nich zostało zrujnowanych. Skład przewoził 26 cystern z propan-butanem i propylenem. Pożar spowodowany gigantyczną eksplozją doszczętnie zniszczył wiele okolicznych budynków w promieniu nawet 6 kilometrów. Mieszkańcy okolicznych wsi zostali ewakuowani. Część z nich już nigdy nie powróci do swoich domów. Do szpitali trafiło wiele osób, które wydobyto spod gruzów. Ratownicy wciąż szukają poszkodowanych, którzy mogą być pod zawalonymi domami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pociąg jechał ze zbyt dużą prędkością, co mogło doprowadzić do wykolejenia. Do wybuchu doszło w chwili, gdy cysterny zaczepiły o przewody wysokiego napięcia. Oglądają Państwo informacje Telewizji Republika. Dzień Praw Człowieka i Nobel dla prezydenta Kolumbii. Akcja Manekin. Zatrzymali się w deszczowy dzień dla chorego chłopaka. Nowy Jork zasypany po burzy śnieżnej. Jedna osoba zginęła. Prezydent Kolumbii Juan Manuel Santos został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Norweski Komitet Noblowski przyznał ją za zdecydowane wysiłki na rzecz zakończenia trwającej od ponad 50 lat wojny domowej w swym kraju. Wszyscy pragnęli pokoju. Zainicjowałem otwarty dialog wszystkich Kolumbijczyków, każdej warstwy kolumbijskiego społeczeństwa, szczególnie tych, którzy głosowali w sprawie porozumienia, aby zapytać ich, co popierają, a co ich martwi. 4 dni później ogłoszono przyznanie mi Nagrody Nobla i przyszło to jak dar z nieba, ponieważ dało nam ogromny impuls. Do klapy marynarki prezydent miał przypiętego gołąbka pokoju. Decyzja o przyznaniu nagrody została ogłoszona zaledwie kilka dni po tym, gdy Kolumbijczycy odrzucili w referendum porozumienie pokojowe z lewicowymi rebeliantami z rewolucyjnych sił zbrojnych Kolumbii. Jak podkreślił noblista, szczególną rolę w doprowadzeniu do zawarcia nowego układu pokojowego 24 listopada odegrali młodzi ludzie, którzy nie głosowali w referendum, a po jego negatywnym wyniku wyszli na ulicę, pokazując poparcie dla porozumienia. Chorzy na rdzeniowy zanik mięśni, tak zwaną chorobę SMA, mają nadzieję, że na leczenie nowym lekiem, który na razie nie jest dostępny w Polsce jako refundowany. Mieszkaniec Legionowa postanowił powiedzieć o tym problemie głośno i zaangażować ludzi po swojej stronie. I choć pogoda nie dopisała, na jego apel stanęło wielu mieszkańców. W Manekin Challenge w Legionowie wzięła udział nasza reporterka Paulina Bilińska. Wielkie brawa dla was! Jest znanym w Legionowie społecznikiem. Dzisiaj postanowił zaangażować ludzi dla ratowania chorych na rdzeniowy zanik mięśni. Wojtek Kowalczyk sam cierpi na tę ciężką i śmiertelną chorobę, ale nie poddaje się. Teraz, gdy wynaleziono nowy lek na SMA, chce, aby był refundowany w Polsce. Wierzę, że to się spełni, że Polska o nas usłyszy i ten lek będzie dostępny, bo naprawdę poruszy. Nie tylko mnie, ale wszystkich chorych w Polsce. I wierzę, że ta nadzieja, którą żyłem tyle lat, że zostanie wynaleziona, jakże to się spełni.
ta choroba po prostu uśmierca. Dzieci małe, tak jak i Wojtka, nie dawano na 4 lat do życia. Dzięki jego woli przeżycia on po prostu jest z nami. No i ma nadzieję, że będzie. Natomiast są dzieci, które w szpitalach po prostu odchodzą. Wojtek czeka, czeka nadziei. A że jest taki szalenie pozytywny, jak o sobie sam mówi, to po prostu dzięki jemu, takich różnym pomysłom, po prostu będzie wiadomo, że będziemy walczyć, walczyć i nie poddawać się. I choć dzisiaj Legionowo mokło w deszczu, to wielu ludzi postanowiło podjąć wyzwanie rzucone przez Wojtka i wziąć udział w Mannequin Challenge. Happening polega na tym, że uczestnicy zastygają w jednej pozycji, przypominając manekiny. Swoje próby nagrali już m.in. Michelle Obama, koszykarz LeBron James czy piłkarze z reprezentacji Portugalii. Ale to nie tylko dobra zabawa. Mannequin Challenge może posłużyć także wyższym celom. Młodzieżowa grupa filmowa z Legionowa koło Warszawy postanowiła nagrać swoje wyzwanie, aby poprzeć spontaniczną akcję Porusz z nami Wojtka Kowalczyka, mieszkańca tego miasta, który cierpi na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Mieszkaniec naszego miasta, Wojtek Kowalczyk, jest ciężko chory. Walczy o to, żeby wprowadzono do NFZ-u terapię dla osób chorych na SMA. Do tej pory się to jeszcze nie udało, ale miejmy nadzieję, że takimi mniejszymi, większymi akcjami uda się na ten problem zwrócić uwagę. Pozytywne nastawienie Wojtka pomimo niesprzyjającej pogody przyciągnęło mieszkańców Legionowa, którzy z entuzjazmem wzięli udział w wydarzeniu. Bardzo Wojtek się w tym udzielał, ponieważ Wojtek bardzo działa w tej akcji, aby właśnie walczyć z tą chorobą jako osoba chora. I sam wpadł na ten pomysł, sam go minimalnie dopracowaliśmy ze strony technicznej, z kamer i rozplanowaliśmy wszystko. Jeżeli możemy komuś pomóc i to nas nie kosztuje wielkim wysiłkiem, to czemu nie? Jesteśmy po to, żeby pomagać, a nie tylko nasze dobro się liczy, ale też dobro innych. Warto pomagać innym ludziom, a Wojtek jest tak pozytywną osobą i tak radosną, że powinniśmy brać z niego przykład. W Polsce na rdzeniowy zanik mięśni choruje od 400 do 800 osób. Refundacja nowego leku mogłaby umożliwić im normalne życie. Brawa dla Wojtka, szanowni państwo, to są brawa dla was. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Nikt nie przewidywał olbrzymiego ocieplenia na przełomie drugiej i trzeciej dekady grudnia w Polsce. Na Dolnym Śląsku zanotowano aż 13 stopni. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych burze śnieżne i prognozy dwucyfrowych mrozów. W stanie Nowy Jork spadło 17 cali śniegu. Lokalne media donoszą, że jedna osoba zginęła, tracąc panowanie nad pojazdem. Pogoda może pogorszyć się w przyszłym tygodniu. Meteorolodzy mówią o nadchodzącym przesunięciu wiru polarnego. Podobne zjawisko miało miejsce 2 lata temu w Midwest, gdzie wystąpiły temperatury sięgające do minus 60 stopni Celsjusza. Wtedy tysiące ludzi utknęło na lotniskach. A u nas leje i wszystko na to wskazuje, że jutro też. Pogoda zatem telewizyjna. To wszystkie tematy głównego wydania informacji. Zapraszam na drugą część uroczystości miesięcznicy przed Pałacem Prezydenckim. Czy polityczne emocje nadal są gorące? Przekonamy się już wkrótce. Ja dziękuję za uwagę. Agnieszka Borowska. Do widzenia.